Delegacja władz samorządowych powiatu na czele ze starostą tomaszowskim Mariuszem Węgrzynowskim, wicestarostą Leszkiem Ogórkiem, członkami zarządu Markiem Kubiakiem, Michałem Czechowiczem oraz przewodniczącą Rady Powiatu Wacławą Bąk. Proszę o zabranie głosu starostę tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego. Szanowni zebrani na tej dzisiejszej uroczystości. 84. rocznica zbrodni katyńskiej. Zbrodni wyjątkowej. Ludobójstwo, mordowanie Polaków. Tych, którzy stanowili elitę intelektualną czasu między po I wojnie światowej do II wojny światowej, tego czasu, gdzie na nowo wykuwała się nasza siła, nasza niepodległość po latach zaborów. Mówimy, że 123 lata nie było Polski na mapie Europy i świata. Od pierwszego rozbioru minęło 146 lat. Ale pamiętamy też przecież, że tak naprawdę od początku XVIII wieku Polska była już sparaliżowana przez wpływy niemieckie i sowieckie. Ten dramatyczny czas, kiedy się skończył w roku 1918, dał nadzieję, że ponownie będziemy państwem wolnym, niepodległym już na zawsze. Ale czwarty rozbiór Polski pomiędzy Związkiem Sowieckim a Niemcami dał przyczynek do tego, żeby znowu pojawiła się ta myśl, aby państwo polskie zniknęło z mapy świata. Tak też było przez kilka lat, przez czas trwania II wojny światowej. I żeby Polska nie mogła się odrodzić, żeby nie było ludzi, którzy będą stanowili trzon nowej Polski, rozpoczęto mordowanie tych wszystkich, którzy mogliby w tym pomóc. Mordowali Niemcy, dzieci starszych, młodzież, mordowano profesorów, wszystkich, którzy stanowili według Niemców jakąkolwiek wartość. I tutaj dołącza się Związek Sowiecki w swoim wymiarze, morduje z drugiej strony tą część Polaków, która zamieszkiwała tereny wschodnie. Katyń to jest symbol tych miejsc, w których mordowano Polaków, było więcej. Do dzisiaj nie wszystkie są znane. W Katyniu zginęło, zostało wymordowanych, bo to trzeba powtarzać, ponad 22 tysiące oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy, policjantów, strażaków, tych, którzy na co dzień zajmowali się wolnymi zawodami. Byli profesorowie, naukowcy, inżynierowie, prawnicy, księża, ci wszyscy, którzy mogliby pomóc w odbudowie Polski po zakończeniu się II wojny światowej. Okrutne bestialstwo ukrywane przez lata, dziesiątki lat. Związek Sowiecki zaczął przyznawać się do tej zbrodni dopiero w roku 1990, ale do dzisiaj mamy wiele ukrytych informacji, tego wszystkiego, co chcielibyśmy uzyskać, nie sposób nawet w dzisiejszych czasach pozyskać. Kolejny dramat
Polaków, kolejny dramat elity. To jest, drodzy Państwo, ten moment, gdzie musimy o tym przypominać w sposób szczególny dzieciom i młodzieży, że takie zakusy będą się pojawiały, jeśli chodzi o państwa ościenne. Zakusy związane z tym wszystkim, co wiąże się z niepodległością naszego państwa. Aby nasze państwo nie było mocne, nie było suwerenne, żeby nie potrafiło się przeciwstawić tym wszystkim zagrożeniom, które idą od niektórych państw tutaj w Europie, państw całego świata. Dzisiaj musimy w czasie, kiedy jesteśmy wolnym państwem, pamiętać, że nasze wszystkie działania, czyny powinny być ukierunkowane na przypominanie tych wszystkich, którym zawdzięczamy naszą wolność, tym wszystkim, którzy byli bohaterami, którzy oddali swoje życie, przelali swoją krew po to, żebyśmy dzisiaj mogli mówić po polsku, żebyśmy mogli żyć w naszej kochanej ojczyźnie. To jest praca wielu pokoleń, to jest praca nas wszystkich. Musimy przyznawać się do Polski, musimy podkreślać to wszystko, co wiąże się z naszą tożsamością od początku powstania państwa polskiego, czyli od momentu przyjęcia chrztu przez Polskę w roku 966. To są nasze korzenie, to jest nasza tożsamość, to jest nasza historia i tego, drodzy Państwo, musimy się trzymać. Nie możemy zboczyć na krok. Zatracimy wtedy sens naszej państwowości. I co przekażemy młodemu pokoleniu? Dzisiaj możemy powiedzieć, że Polska jest krajem wielu bohaterów, milionów ludzi, którzy oddali swoje życie po to, żebyśmy byli wolnymi. Przypomnę raz jeszcze, oblicza się, że w czasie II wojny światowej, czyli w przeciągu 6 lat, wymordowano ponad 6 milionów Polaków. Mówi się o 8 milionach, bo los tych 2 milionów do dzisiaj jest niewiadomy. To jest wyjątkowy dramat naszego narodu. Podnieśliśmy się z kolan, podnieśliśmy się i dzisiaj jesteśmy państwem wolnym. Ale jeszcze raz, drodzy młodzi ludzie, to nie jest nigdy przesądzone. W tej naszej historii były różne dramatyczne momenty, takie, które wydawałoby się już przesądzały o losie naszego państwa. Nasza wiara, nasz patriotyzm, to wszystko daje tą wyjątkową siłę narodowi polskiemu po to, żeby mógł istnieć, po to, żeby był państwem niezależnym, silnym i mogącym realizować wszystkie swoje cele. Katyń pokazuje dramat. Katyń pokazuje też oblicze świata. Przez kilkadziesiąt lat praktycznie nikt nie upominał się o tych, którzy tam zginęli w tej nieludzkiej ziemi. Kilka państw na świecie. Poza tym reszta przemilczała. To pokazuje też, że świat gotów jest się pogodzić z tragedią tysięcy Polaków. Świat może chce przemilczeć. Świat chce nie zauważać tego wszystkiego, co dla nas jest wyjątkowe. Dlatego sami jako państwo musimy być silni, musimy być mocni tak, żeby już nigdy więcej tej niepodległości nie tracić i żeby nie dochodziło, drodzy państwo, do takiej tragedii, jaką musieliśmy przeżyć. Tragedii związanej z mordowaniem polskich elit, z mordowaniem polskich oficerów, tych wszystkich, którzy byli solą Polski międzywojennej. To jest lekcja historii, o której musimy przypominać. I nie tylko tutaj dzisiaj, w rocznicę rozpoczęcia mordów na Polakach, ale musimy mówić na co dzień o tym wszystkim, co doprowadziło do tej tragedii i co trzeba zrobić, żeby uniknąć w przyszłości tak dramatycznych sytuacji.
Głęboko jestem przekonany, że ta świadomość, która dzisiaj jest w sporej części narodu polskiego, ona będzie się rozszerzała. Młodzież, która uczy się o tych wszystkich wydarzeniach, też jest w innym miejscu niż w czasach PRL-u, w czasach komunistycznych, gdzie na temat Katynia nie mówiono nic. Przemilczano tą sytuację. A broń Boże, żeby jeszcze ktoś powiedział, że tego mordu dokonali Sowieci. 50 lat nie było wzmianki o tym, że taki mord został tutaj dokonany rękoma Sowietów. Dzisiaj jeszcze raz, drodzy Państwo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy są obecni na tej uroczystości, że przyszli uczcić pamięć wielkich Polaków, polskich patriotów, tych, którzy za cenę swojego życia przyznawali się do polskości, przyznawali się do państwa polskiego. I my musimy, moi drodzy, kontynuować to wszystko, co jest związane z naszą ojczyzną, z naszą Polską. Cześć ich pamięci.